witam Was w drugim w tym roku projekcie Denko. Jeśli macie ochotę zobaczyć, co ostatnio zużyłam z kosmetyków, no to zapraszam Was do oglądania. Pierwszą tutaj serią, kategorią, którą Wam pokażę, to będzie najpierw kolorówka, ponieważ jest ich troszeczkę mniej, a mam je tutaj umiejscowione na kolanach, ponieważ nigdzie tutaj wokół mi się już nie mieszczą, więc od razu Wam je pokażę. Pierwszy kosmetyk, który zużyłam, jest to spray taki utrwalający do makijażu z Iwonu, Avon Magic. I to jest właśnie spray taki utrwalający makijaż, scalający go. Ja też wiem, że można go używać najpierw przed nałożeniem makijażu, natomiast ja go zawsze używam, znaczy no nie zawsze, przed jakimiś większymi wyjściami, bądź kiedy chcę, żeby ten makijaż mi się dłużej utrzymywał, to właśnie go wtedy używam. I używam go po zrobieniu makijażu, żeby to wszystko ładniej tak, żeby to scaliło, żeby ładniej wyglądało i się utrwaliło. Przed tym nigdy nie używałam i raczej nie czuję takiej potrzeby. Drugi kosmetyk, który zużyłam, jest Toleriane City Matte Fluid matująco-wygładzający. Ja mam w kolorze naturalnym 204. Bardzo lubię ten fluid, ja już go kiedyś używam. Teraz ponownie do niego wróciłam. On ma taki fajny właśnie mydlany zapach. Lekkie do średniego krycie, to nie jest jakieś mocne krycie, także jeśli szukacie czegoś mocniejszego, bardziej kryjącego, to absolutnie to nie będzie ten podkład, ale mi takie krycie mi w zupełności wystarcza, więc jeśli szukacie czegoś podobnego, to Wam serdecznie go polecam. On jest też do zakupienia w Rossmanie, on jest tam w regularnej sprzedaży, także jeśli szukacie, to zerknijcie sobie w Rossmanie. Kolejna rzecz do twarzy będzie to Anew Vitale z Avonu Krem BB. Ja też już wiele razy o nim mówiłam, to był mój ulubieniec, w którymś miesiącu też Wam pokazywałam. Bardzo fajnie się sprawdzał, on już tutaj aż tak fajnego zapachu nie miał. On miał takie naprawdę lekkie krycie. Co jeszcze tutaj ma? Ma SPF 20. Także fajnie, ja też go tutaj rozcięłam, bo niestety pod koniec ciężko było mi go już wydobyć, także musiałam go rozciąć. Także mówię, jak go używałam w sumie w okresie letnim najbardziej, on mi się najlepiej sprawdzał, miał lekką konsystencję, nigdzie tam nie miałam z nim problemów, także ja go używałam. No i dokończyłam, na razie go sobie nie zakupiłam ponownie, natomiast na okres letni na pewno też sięgnę po taki rodzaj właśnie kosmetyku. A tutaj muszę Wam pokazać paletkę z Catrice. Paletka z Catrice, ona się nazywa, ma numerek 040 Never Let Me Go. Ja niestety tutaj nie zużyłam tej paletki w całości, gdyż zostały tutaj jeszcze jeden praktycznie cały cień i tutaj jednego trochę. Ta paletka po prostu straciła już ważność, już te cienie nie zachowują się tak jak na początku, nie są już tak fajne. No i niestety są już po terminie, więc musiałam je wyrzucić, ale ogólnie jak były nowe, fajne, używałam je bardzo często i super mi się sprawdzały, także ja Wam mogę je polecić ogólnie, tylko no niestety u mnie już trochę za długo leżały. Tusz do rzęs z firmy Bell Wow Crazy Volume Mascara. Ja mam w kolorze czarnym, ona ma taką dużą silikonową szczoteczkę z takimi maciupeńkimi włoskami. Ja tą maskarę miałam bardzo, bardzo długo. Byłam aż zdziwiona. Ja zapłaciłam za nią chyba z 10 zł w Biedronce na jakiejś promocji i powiem Wam, że naprawdę ją miałam tak długo, że ja myślałam, że ona się chyba nigdy nie skończy. Z pół roku to minimum jej używałam. Także byłam z tego powodu zadowolona. Ona tu ma pojemność 9 gram, widzę. Ostatnio byłam w Biedronce, myślałam, żeby może sobie kupić ponownie ten tusz, skoro mi się tak fajnie sprawdzał, bo jego działanie też było super, bo on fajnie te rzęsy wydłużał i było widać takie powiększenie naszych oczu, więc był fajny, ale niestety wracając do Biedronki, niestety go nie widziałam teraz, nie ma go od pewnego czasu, więc nie wiem, czy po prostu chwilowo go u mnie w Biedronce nie ma, czy po prostu wycofali go, ale będę go szukała. I jeszcze gdzieś tu miałam, tutaj mam jakiś zwykły tusz, nie wiem, słuchajcie, próbka z jakiejś gazety czy skądś, więc nawet nie wiem, jaka to jest firma, no ale zużyłam, więc Wam pokazuję. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale tutaj piszę tylko Big and Beautiful Eyelashes. i nic więcej tutaj nie ma, zwykła taka szczoteczka, nie silikonowa, to już takie wiecie. Korektor z Catrice Liquid Camouflage Waterproof w kolorze 020 Night Beige. Bardzo lubiłam ten korektor. Jeśli chodzi o sam produkt, ja jestem z niego bardzo zadowolona. On się fajnie sprawdzał, miał taką fajną konsystencję, nie mocno kremową, nie mocno pudrową, taką w sam raz dla mnie. Nie kosztuje też jakąś zawrotną cenę, a starcza na dosyć długo, także ja Wam polecam. Ale zresztą nie muszę o nim zbyt wiele mówić, bo na pewno większość z Was go zna. I teraz jeszcze jeden produkt do oczu. To jest Bell Professional Eyeliner Pencil. Ja mam w kolorze 7. Chciałam Wam wykręcić. To jest zwykła kredka z Bell. Wygląda ona tak. Ja gdzieś ją też znalazłam, już musiałam ją wykończyć, ponieważ zbliżał się jej końcowy termin przydatności, więc musiałam ją po prostu zużyć. Nie polecam Wam tej kredki. Ja chciałam tą kredką robić sobie po prostu kreskę razem z jaskółką, ale powiem Wam, że wystarczyło zrobić coś takiego i ona się po prostu wycierała, także na linię wodną tak samo nie zdawała egzaminu, więc nie za bardzo mi przypadła ona do gustu i na pewno po te kredki z Bell nie sięgnę. I dwa produkty do ust, które zużyłam. W końcu coś mi się udało. Coral Cashmere. To jest szminka z Iwonu. Ona miała taki kolor. I ona miała takie wykończenie bardziej matowe. Nie było ono do końca matowe, ale jednak coś z matem miało wspólnego. Nie powiem Wam, jaka to jest seria, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Też tą szminkę mam dosyć długo, więc ciężko mi jest coś powiedzieć. Ale ogólnie kolor był taki zwykły, nudziakowy. Troszeczkę z domieszką różu. Zużyłam, tak jak mówię, na co dzień. Fajny kolor, ale nie powiem Wam, jaka to jest seria, ponieważ nie mam pojęcia. I ostatni produkt z kolorówki będzie to konturówka do ust, w moim chyba ulubionym kolorze, jeśli chodzi o konturówki z tej serii z Avonu. Jest to konturówka o nazwie Ultra Glimmer Stick Lip Liner. Ta konturówka ma taki kolorek, tutaj Wam nie pokażę, ale może tutaj zobaczycie na tym tutaj paseczku. To jest właśnie taki kolor brązowo trochę wpadający jeszcze w fiolet. Coś takiego. O, tutaj jeszcze może coś mi się uda wykrzesić. O, zobaczcie. Znaczy ja Wam też ją wiele razy pokazywałam, ale to jest właśnie taki kolorek brązowo-fioletowy. Bardzo ją lubiłam. Oczywiście mam kolejną. Nie może być inaczej. Ja jej naprawdę bardzo lubię. Ogólnie te konturówki właśnie z tej serii z Avonu ja naprawdę Wam polecam. Ja je zazwyczaj kupuję na promocji, jak są po 9 albo 10 zł. I okej, teraz przechodzimy do pielęgnacji. Przejdziemy do tej serii, której mam... A nie, jeszcze Wam pokażę co innego. Pokażę Wam rzeczy do paznokci, bo tutaj znalazłam z boku. Mój ukochany, ulubiony zmywacz do paznokci z Avonu. Ja go bardzo lubię, najczęściej go kupuję. On jest drogi i bardzo rzadko jest na promocji, ale jest naprawdę bardzo wydajny. Niewielka ilość wystarczy, żeby zmyć całą dłoń dosłownie jednym wacikiem. Czasami nawet przy niektórych lakierach można zmyć za jedną aplikacją wszystkie paznokcie, także ja Wam go polecam. I również z Avonu lakier do paznokci Nailwear Pro Plus 12 ml i to jest odcień Untamed i to jest taki zwykły brązowo-ziemisty kolor, coś takiego. Bardzo fajnie ten kolorek wyglądał. Też już starałam się go zużyć, ponieważ miałam go dosyć długo, natomiast nic się z jego konsystencją nie stało. Miałam go chyba ze 2 lata, może i nawet więcej, i absolutnie nic się z nim nie stało. Był taki sam jak na początku. Także również Wam polecam te lakiery z Avonu. Ja niestety ciężko mi jest je zużyć, bo one mają 12 ml, ale jak się wiadomo jakiś kolor lubi i często go się używa, to też szybciej to można zużyć. I ostatnia rzecz jeszcze z takich dodatkowych, będą to po prostu chusteczki Dada. Ja Wam już je wiele razy pokazywałam. lub Biedronce je kupuję zazwyczaj, jak są też na jakiejś promocji czy coś. Używam je do wytarcia właśnie gdzieś tam na toaletce, jakichś zabrudzeń, czy też coś przetrzeć w pokoju, to one się do tego super sprawdzają. I ok, przejdźmy teraz do pielęgnacji. Pokażę Wam jako pierwsze dwa kremy do rąk. Pierwszy krem do rąk, którego w ogóle nie widać, bo jest strasznie biały, to jest krem Gratia do rąk i paznokci. Krem glicerynowy, cytrynowy. Powiem Wam, że nie ma co się nad nim za bardzo rozwodzić, ponieważ był taki bardzo przeciętny, więc nawet nie wiem, skąd go mam. Powiem Wam, że jest taki sobie i ten taki cytrynowy zapach. Słuchajcie, to pachnie jak ten żółty właśnie cytrynowy cif, także niestety. Ale za to nad drugim trochę już bardziej i więcej się wypowiem. Jest to szybko wchłaniający się krem do rąk z Neutrogeny. Wygląda on tak, ma fajny tutaj właśnie aplikator. Konsystencję ma on bardzo, na początku właśnie jak się nałoży na dłoń, to ma taką bardzo oleistą, wodnistą i wydawałoby się, że przez to on nie będzie nawilżał tych rąk tak jak powinien, a szczególnie jeszcze w tych zimnych miesiącach. Powiem Wam, że byłam zaskoczona, kiedy właśnie użyłam go i moje dłonie faktycznie były nawilżone przez długi czas, a ta właśnie lekka konsystencja, czyli szybko wchłaniający się ten krem do rąk, super się sprawdza, bo ja też nie lubię takiego tłustego filmu. On się bardzo szybko wchłania, a jednak to nawilżenie zostawia. Też te kremy nie są mocno drogie, a przez to, że ten krem dobrze nawilża, nie trzeba często powtarzać tej czynności, także ja Wam go serdecznie polecam. Ok, przejdźmy teraz do twarzy. Mój ulubiony płyn micelarny. Płyn micelarny z Garniera 3 w 1, ten różowy, czyli do skóry wrażliwej. Bardzo go lubię, oczywiście każdy go też zna. Super wydajny, niewielka cena. Ja zazwyczaj na promocji je kupuję w Biedronce, bo co jakiś czas powtarzają się w takim dwupaku, są za niewielką cenę, także ja Wam serdecznie polecam, mój ulubieniec. Jeszcze tylko powiem, że ja noszę soczewki kontaktowe, więc w kontakcie z oczami też nic mi się nie dzieje, nie pieką mnie oczy, także super. Słuchajcie, nie mam miejsca tu już. Moje odkrycie, tak można powiedzieć, bo to jest oczyszczający żel i tonik 2 w 1 drzewo herbaciane i ogórek. To jest z serii Avon Naturals. Ja ten żel, tak go nazwijmy, żel oczyszczający zakupiłam, ponieważ był na jakiejś promocji. Powiem Wam tak, ja się zachwyciłam zapachem, bo on ma taki lekki właśnie zapach, taki bardzo delikatny. Natomiast co tu jest? Drzewo herbaciane i ogórek. Powiem Wam tak, ogórka tutaj nie czuję, ale drzewo herbaciane już bardziej. Niemniej jednak ten zapach jest naprawdę bardzo przyjemny. Żel fajnie oczyszcza, nie ściąga tej skóry i nie ściąga mojej skóry i nie wysusza jej. U mnie się super sprawdzał, też jest dosyć wydajny. Fajnie zmywa resztki makijażu, także ja Wam go naprawdę polecam. Krem Bambino, krem ochronny. Ja go używałam w okresie zimowym właśnie na jakieś suche miejsce. On się do tego u mnie super sprawdza. Kosztuje chyba mniej niż 10 zł. Ja naprawdę go bardzo lubię. I ostatni z serii do twarzy kosmetyk jest to Anew Vitale. Krem pod oczy. Powiem Wam, że w okresie zimowym on mi się nie sprawdzał. Zużyłam go oczywiście, natomiast nie, on był za lekki. Na okres letni jak najbardziej tak, natomiast na okres zimowy no u mnie nie sprawdza się. Dwa kosmetyki do ciała, dwa płyny do kąpieli i jest to płyn do kąpieli z Iwonu z ekstraktami jakimiś ziołowymi. Bardzo ładny zapach, również taki delikatny, typu ten ogórek i drzewo sandałowe. Bardzo delikatny. Oczywiście tu jest też duża pojemność. Starcza na długo, one są wydajne. Fajnie się pienią, także nie potrzeba też wiele produktu, aby się nim umyć, tak, aby wziąć kąpiel. I drugi jest to również z Avonu luksusowy eliksir do kąpieli z płynem z pereł. Z pyłem z pereł. To jest planecka Caribbean Escape, 250 ml. On miał w sobie jakieś błyszczące drobinki. Miał właśnie tak luksusowo dbać o naszą skórę. Powiem Wam, że zapach ma bardzo ładny, taki ciepło otulający. W okresie zimowym właśnie do kąpieli, do wody dolać. Super się sprawdzał i to była naprawdę przyjemność branie z tym właśnie płynem kąpiel. Także jeśli dla takiego domowego spa to się super sprawdza, także też jeśli macie ochotę na coś takiego innego, to też Wam to polecam. I ostatnia seria to będzie do włosów. Myślę, że Was nie zaskoczy, bo to są te same kosmetyki, które Wam zazwyczaj pokazuję, czyli moi stali ulubieńcy. Ale jako pierwszy pokażę Wam szampon. Poprzednio pokazywałam Wam szampon chyba z białego jelenia, z bawełny. Powiem Wam, że tamten był super, natomiast ten jest z octem jabłkowym i absolutnie nie. Włosy są po nim tak tępe, tak się źle rozczesują, nawet odżywka średnio pomaga, także ja Wam tego nie polecam. Tamten z tym bawełną czy kozim mlekiem, ten z poprzedniego filmiku z Denka, jak najbardziej tak, natomiast ten nie polecam. Mój ulubiony olejek do włosów, znowu mam kolejne opakowanie, znowu kupiłam. Jest to nawilżający olejek do włosów ze śródziemnomorską oliwą z oliwek. Ja Wam go bardzo polecam. Nawet od czasu do czasu, nie mówię, żeby systematycznie go stosować, chociaż tak jest najlepiej, ale od czasu do czasu można, no mówię, te opakowanie mi starcza na 3 użycia, także nie jest to dużo, ale ja go zazwyczaj kupuję na promocję, jak on jest za jakieś 6 czy 7 zł, więc nie odczuwam tego tak mocno. Kolejna będzie to, jak to się nazywa? Intensywna kuracja dodająca blasku z kompleksem Nutri5, przepraszam. Również z Iwonu, ja ją bardzo lubię, to jest taka właśnie mocna maska. Wystarczy ją raz nałożyć i naprawdę, słuchajcie, włosy są zupełnie inne, nawet jakie macie splątane, skołtunione, ta maska Wam pomoże. Także ja Wam ją też serdecznie polecam, ona jest w stałej sprzedaży, także na pewno ją dostaniecie. I kolejny mój ulubieniec również z Avonu, jest to Avon Advanced Techniques Daily Shine. To jest ten sławny eliksir właśnie z tym zielonym zakończeniem. On bardzo ładnie pachnie i oczywiście on jest na końcówki. Powiem Wam, że on działa mniej więcej tak jak jedwab, tylko że dla mnie ładniej pachnie i ma większe opakowanie i starcza na dłużej. Także to są jego plusy, jeśli chodzi o mnie. Faktycznie on odżywia te końcówki, końcówki są zupełnie inne i przy regularnym stosowaniu te końcówki się odbudowywują, bo wiadomo, używamy cały czas tego, potem podcinamy końcówki, ale już nowe się nie tworzą te zniszczenia, także ja Wam serdecznie polecam. Kochani, dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam Was na kolejne filmiki. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!